Witajcie. Wracamy do questa oficer. Po pokonaniu dwóch lempo otrzymujemy miecz Enny, z którym musimy wrócić z powrotem do garnizonu. A więc biegniemy. Do garnizonu na szczęście nie jest daleko. Nie ten quest, tak jest. Znalazłem żelazo Enny. Świetnie. Taliaid jeszcze nie zdążył się zorientować. Oto zapłata za pomoc. 100 tysięcy złota. Teraz Enna będzie na ścisłej diecie. Śnieżnej, tak, wiem. Przygotowalibyśmy dłużej, ale piszę list do żony. Jeszcze tylko 3 tygodnie i zobaczę się z moją rodziną. Zanieś miecz Ennie. Dzięki za pomoc. W porządku, nie będę przeszkadzał. No i otrzymaliśmy 100 tysięcy złota i biegniemy do Enny. Enna. Czemu tu musi być tak zimno? Twój miecz. Następnym razem lepiej go pilnuj. Dziękuję. Ratujesz mi życie. Jesteś pewna, że nie stchórzysz po raz kolejny? Trzymaj się. I miecz też. Trzymać to się będę do następnego patrolu. Potem cholera wie. Jak byłam w stolicy, często grałam na mojej bandury. Może gdybym miała ją tutaj, miałbym sobie poradzić z przerażeniem, jakie ogarnia mnie, kiedy wychodzę na patrol. Bandury? Ja co to takiego? Mała lutnia. Na większych nigdy nie mogłam nauczyć się grać. Muzyka zawsze mnie uspokajała. Tutaj tylko ten wściekły wicher. Oszaleć można. Znajdę ci tę bandurę. Poważnie? Żartujesz? Czemu miałbyś to dla mnie robić? Nie mam ci czym zapłacić. Trzeba sobie pomagać. Dzięki. Jeśli przyniesiesz bandurę, to jakoś ci odwdzięczę. Wiesz, gdzie szukać? Pójdę do Borghildy w Kemenak. Ona handluje różnym sprzętem. Pewnie będzie miała też bandurę. Niedługo wrócę. Czyli jesteśmy typowy przynieś poza, podaj, pozamiataj i tym razem biegamy zmontować lutnię. Czy tam bandury. Zobaczymy, co na to Borghilda. Jak bardzo będziemy się musieli namęczyć, żeby ją od niej dostać. Byśmy tylko nie musieli zabić 10 lempo albo coś w tym rodzaju. Tysięcy złota. Niech fajnie. Ale na milion też wyjmiemy nasze kary. Dobra, dobiegamy do Borghildy. No i zobaczmy. Szukam lutni. Masz coś takiego? Mam 3 takie. Nie wiem nawet jak się nazywają. Małą, średnią i dużą. Którą bierzesz? Małą. Proszę, należy się 4000 zł. Dzięki, do zobaczenia. Czy to dalej jest mała lutnia? Miejmy nadzieję, że to to. Wracamy z lutnią do Enny. Czytałem wiele, pisało, że mała. A myślę, że to to. Dobiegamy do Enny i rzućmy okiem, co ona na naszą lutnię. Mam dla ciebie lutnię. Cudownie, pokaż, czy jest taka, jak trzeba. Proszę. Wspaniała, daj mi ją tutaj, daj.
pięknie wykonana, jaki dźwięk. Dziękuję ci, proszę, 5 wywarów zdrowia za pomoc. Bywaj. A, jeszcze jedno, Bere cię szuka, idź do niego. W porządku, ruszam do Bere, a bywaj. 5 wywarów zdrowia, wywary to są te? Tak. No zawsze to coś. No dobra, a gdzie Bery? A, jest. Sierżancie, chciał mnie pan widzieć. Wygląda, jakby się ocknął. Odrywa wzrok od skrzynki na łóżku i spogląda na ciebie. To ty, spójrz na tę skrzynkę. Patrzę, co z nią? Wybuch pożar. Sylwia była w środku. Wilhelm zobaczył dym i pobiegł ratować matkę. Już stamtąd nie wyszedł. Wilhelm to twój syn? Tak, spłonął. Razem z Sylwią. Nie widziałem ich rok. Miałem zobaczyć ich niebawem. Nie zobaczę ich nigdy. Tylko ten kufer. Tak mi przykro. Mogę coś dla ciebie zrobić? Możesz. Kasteczus, te skrzynie przysłali mi ze stolicy. Taka procedura. Zawiera rzeczy, które uznali za cenne. Jedyne, które ocalały z pożaru. Pamiątki po Sylwii i Wilhelmie. Nie mam siły ich zachować. Nie mam siły się ich pozbyć. Są bolesne i zbyt piękne jednocześnie. Rozumiem. Co z nimi zrobić? Zabierz je ode mnie i rzuć w przepaść. Niech zostaną tam na zawsze. Zachowałem sobie tylko medalik, który podarowałem Sylwii, jak się poznaliśmy. Ale reszta rzeczy, jej rzeczy, zabierz je. Dobrze, wrócę, jak już to zrobię. Pozwól się, kufra. W dobrą stronę idę. Jest spora szansa. O nie, 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 nie. Co ten kot tu? Zmieściłem się. Kufer przepadł w białej otchłani. Czas wrócić do BR. Coś czuję, że mogłem go otworzyć i zdobyć z tego sporo pieniędzy, no ale nie otworzmy. Biegniemy do Perea. Co on na te nasze rewelacje? Tak, sierżancie, kufer. Nie mów już nic na ten temat, nie chcę pamiętać. Teraz jest już tylko ta góra, ten garnizon, śnieg i wicher. Dobrze jest, że jest tak głośno. Możesz odejść. Oczywiście. Do zobaczenia. No i na tym skończyliśmy misję. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.